rozmawiać tak osobiście, jeżeli pan jakikolwiek ma wnioski, czyli Wiorek. Ale proszę tak samo mnie wchodzić. Dzień dobry. Panie Wiorek. Chciałem się tylko spytać, jak mam wniosek, który pan mnie ignoruje. Moje wnioski. Panie Wicherek. Dziękuję, nie będę panie z panem Wicherek rozmawiał. Proszę złożyć. Czemu pan ignoruje moje wnioski? Wicherek. Proszę opuścić tego gabinetu. Nie dotykaj mnie. No to proszę opuścić. No to nie dotykaj mnie. To proszę ja się pytam, gdzie są moje pieniądze? Gdzie są moje pieniądze? Czemu ignorujesz moje wnioski? Awansowałeś za uprowadzenie mi dziecka? Zobaczysz, cwaniaczku. To proszę przekazać masonowi. Nie wchodzę już tam. Proszę przekazać temu masonowi, tutaj nagrywam oczywiście, że po prostu ma nie rozpatrywać moich wniosków, bo są wnioski przeciwko niego. A jak myślisz, że dalej go masoneria będzie chronić, to się grubo myli. Ja się ich nie boję. A za to, że uczestniczył w porwaniu mojej córki, odpowie karnie, a jak nie karnie, to przed Bogiem. Ja się masonerii nie boję, a udawać głupa to on może. No właśnie byłem u Wicherka, który blokował mi 50 wniosków. I teraz dzięki blokowaniu wniosków, ustawianiem sprawy, awansowali go na przewodniczącego. No jak widzicie, taki kozak, a nie ma po prostu nawet odwagi cywilnej porozmawiać w cztery oczy. Znaczy w cztery oczy, no w tysiąc oczów, bo po prostu przy kamerze. A to są właśnie, to jest właśnie cała masoneria. To jest właśnie wielcy, odważni, po cichu. On ma władzę za moje ustawianie, za to, że nie widzę dziecka, za to, że blokował ekspertyzy, wnioski, 50 wniosków, awansowali sobie go. Za to, że rozbija rodziny, a widzicie, a z ojcem, który broni nie tylko swoje dziecko, nie ma odwagi cywilnej powiedzieć. Tak, niszczę rodziny, bo mam za to awans. Nie powie tego, bo się wstydzi. To są właśnie wielcy masoni, gdzieś tam poukrywani w lożach, to nie są cwaniaki, a tak to nie. No właśnie, no. Klon awansował dzięki mojej sprawie do Olsztyna za to, że nie widzę dziecka, dzielnicowy klon. Ten awansował na przewodniczącego. No i popatrzcie się, widzicie, niby chłop, niby facet, a popatrzcie się, a Struzikowa nie bała się, rozmawiała. Przynajmniej gadała, też po prostu popełniała przestępstwa, ale miała odwagę cywilną wystąpić. A Wicherek nie ma tej odwagi. On jest cwany po prostu w utajnionych cwaniaczek po prostu. No nic, no po prostu ja pokazuję, jaka to jest po prostu, jacy to są więcej wielcy, kurde, masoni, niszczyć po cichu, na tajnych rozprawach, a kamerki się boją. A jakby był taki gieroj, przecież wyznaje szatana, to czemu? Czemu się boi Kozłowskiego?
Czemu nie powie, tak, niszczę rodziny, bo wierzę w to, że to jest, nie wiem, to jest moje przeznaczenie. Przecież Wicherek rozbił tyle rodzin. To jest facet bez skrupułów, a popatrzcie się, nie ma cywilnej odwagi stanąć człowiekiem, który żyje w prawie stwórcy i kieruje się dobrem i po prostu prawdą. Dobra, kończę. Pokazałem właśnie prawdę o masonerii.